W książkach znajdziecie tą drogę jako drogę prowadzącą do Osówki, do kompleksu Osówka. Gówno prawda, że tak powiem. Tej drogi nie było. Niemcy, którzy przejeżdżali tą drogą, mijali ten zaułek. Za kościołem znajduje się druga, bita droga, jeszcze po niemiecka, oryginalna. I tamtędy można było dojechać do kompleksu Osówka, jednocześnie na Gontowo. Niemcy, jak robili wszystkie drogi tu, łączyli ze sobą wszystkie kompleksy, czyli Można, Gontowa, Włodarz, Soboń, Osówka, Jugowice, Ludwikowice nawet, były połączone, jak to się mówi, ciągiem dróg najwyższej jakości w tamtym okresie. Na przykład duże ciężarówki, many czy inne rzeczy mogły przejeżdżać swobodnie przez las, przez górami. Słuchajcie, ktoś mi ostatnio powiedział, że nie jest możliwe, żeby z Ludwikowic na Soboń dojechać w ciągu 15 minut. Nawet dzisiaj dobrym samochodem, bo to jest dzisiaj niemożliwe, nawet po drogach asfaltowych. Ale wtedy, wyjeżdżając z Ludwikowic, jadąc drogami, które przygotowali Niemcy, szczytami gór, to było możliwe, w ciągu 15 minut można było przejechać praktycznie do każdego odległego punktu w kompleksie, na przykład służby wartownicze, czy w razie buntujeńców, którzy tu pracowali. Niemcy mieli możliwość przedostawania się z jednego obiektu do drugiego w ciągu 5-6 minut. Słuchajcie, bo nie zdajecie sobie sprawy, że z Sobonia na Włodarz przez las samochodem czy motorem to jest czas 5-6 minut w tamtych czasach. W dzisiejszych czasach quadem albo Land Roverem tą samą drogę można pokonać. Wczoraj kolega właśnie opowiadał o tym, że jak tylko przyjechał tu pierwszy raz do tego obiektu, zwrócił uwagę na jedną rzecz, drogi. W momencie, jak już się dojeżdża właśnie do Głuszycy, dojeżdża się do Walimia, do Rzeczki, drogi zaczynają się rozszerzać. A zakręty i łuki mają taki promień, że ciągnik z bardzo długim ładunkiem w tych zakrętach ciasnych się zmieści. Zwróciliście na to uwagę? Słuchajcie, tu nie ma czarnych punktów w tych górach. Były wypadki i owszem, tu spadł autobus z przyczepą, jakbyście pojechali tą drogą przez górę do Rzeczki, tam spadła przyczepa, tam nawet kilka osób zginęło. Tu niedaleko Marian Bublewicz zginął na autorajdowiec, wiadomo. Słuchajcie, to wszystkie te drogi były wyłożone kocimi łbami, tu nie było asfaltu. Także sobie wyobraźcie, w tamtych czasach obciążony samochód, transport, nie wiem, cement, jakieś inne materiały budowlane, not bez świateł jeździ. Po kocich łbach, nie było wypadku. Nie ma takiego przypadku, żeby tu były jakieś takie wypadki drogowe. Po II wojnie światowej, później kiedy położono tu asfalt, słuchajcie, masa wypadków. Samochody tracą przyczepność, spadają, wypadają z dróg. Będziemy szli teraz tą drogą, po lewej stronie jest prawdopodobnie jeden z szybów odwadniających bądź szybów wentylacyjnych. To jest przez niektórych uważany jako mit, ale te dwa stawy, które tutaj się znajdują, teraz są nazywane stawami, wykorzystywane jako stawy rybne. Po II wojnie światowej to były pionowe szyby głębokości 20 metrów. Teraz nawet jak się sondę wpuści, to tam po 10 metrach, nawet w jednym ze stawów, to już tylko 3-4 metry, już jest dno. Dlaczego? Pracownicy PGR-u przez wiele lat pól wozili tam do tych stawów i wrzucali ziemię. Po co? Nie wiadomo. Wszystkie ślady, które tutaj są, zostały zatarte. Nie wiem, ci, którzy są pierwszy raz tutaj. Wyżej znajduje się taki stary ewangelicki kościół. Później, jutro sobie tam pójdziemy. Bo jutro pójdziemy do tego kościółka. Tam była wielka afera po tej powodzi w 97 roku, jak rzeka wypłukała ludzkie zwłoki. Normalny jest cmentarz, jest woda, zerwało na brzeże, wyrwało zwłoki. Wykorzystali to Niemcy, że Polacy profanują zwłoki. Dwóch naszych polskich poszukiwaczy przyłożyło do tego też rękę, że dostali za to jakieś tam maruchy, że Polacy profanują niemieckie groby. Także słuchajcie, co do Niemców, tą drogę zasponsorowali nam także potomkowie Göringa i innych.